Około 66 milionów lat temu, pod koniec okresu kredy, Ziemia straciła dinozaury. Każdy wie, że stało się to przez globalną katastrofę. Ale co było od razu po masowym wyginięciu? Postanowiłem cofnąć się w czasie i zobaczyć. I okazuje się, że wszystko było kompletnie inne, niż nam się zdaje. Dziś odwiedzimy planetę, na której ludzie jeszcze nie postawili stopy. Planetę, która prawie została zniszczona przez uderzenie meteoru. Dowiesz się, którzy ze starodawnych mieszkańców Ziemi natychmiast zginęli. Zobaczysz, komu udało się przeżyć. Dowiesz się, z jakimi zmianami klimatu musieli się zmierzyć i jak Ziemia odradzała się po tej potwornej katastrofie. Pod koniec ery mezozoicznej ogromna asteroida lub kometa uderzyła w Ziemię. Naukowcy wciąż się o to spierają. Średnica tego ciała niebieskiego wynosiła od 11 do około 80 km. Od 7 do 50 mil. Czyli średnio mogła być wielkości miasta Waszyngton. Gdy jedna krawędź już uderzyła w Ziemię, druga wciąż była wyżej niż strefa lotu Boeinga 747. Taka kolizja nie mogła przejść bez śladu. Asteroida pozostawiła ogromny krater. Obejmował połowę Zatoki Meksykańskiej. Nic dziwnego, krater miał średnicę 150 km, więc 93 mil i głębokość około 20 km, więc 12 mil. To nie była pierwsza kolizja między Ziemią a ciałem niebieskim. Lecz stała się jedną z największych. Świat natychmiast się zmienił. Uderzenie spowodowało mega tsunami wielkości ponad 100 metrów, 330 stóp, które osiągnęły terytorium dzisiejszego Teksasu i Florydy. Inne źródła wskazują wysokość 300 metrów, 985 stóp. To na przykład wysokość wieży Eiffla. A niektórzy twierdzą, że pierwsza fala wzniosła się na 1,5 kilometra, 0,9 mili. 5 wież Eiffla. Asteroida wyparła tak dużo wody z oceanu, że wielkie fale rozbijały się o wybrzeża przez 10 godzin. A to nawet nie najgorszy scenariusz. Gdyby uderzenie było głębsze, tsunami byłoby jeszcze większe. Eksplozja, która wystąpiła, gdy spadło ciało niebieskie, była około 100 milionów razy mocniejsza niż słynna termojądrowa Tsar-bomba. Lasy w promieniu tysięcy kilometrów, setek mil, w sekundę zostały zniszczone. Niektórzy naukowcy uważają, że eksplozja była równa 100 bilionom ton dynamitu. To wystarczyło do zniszczenia linii brzegowej, spowodowania 12-punktowego trzęsienia ziemi i osunięcia jej aż do Argentyny. A te z kolei spowodowały nowe tsunami. Prawdziwy łańcuch grozy. Bez szans przetrwania, gdybyś znalazł się na jego drodze. Lecz to był tylko początek katastrofy. Energia, z jaką asteroida uderzyła w Ziemię, wystarczyła, aby podpalić obszar w promieniu 1500 km, 930 mil. Nawet ogromne dinozaury jak Diplodok zginęły. Te, których nie dosięgnął wybuch lub ogień, zostały odurzone przez cofającą się falę. Drobne części skał i inne fragmenty zostały wyrzucone wysoko w atmosferę. Później geologowie znaleźli te fragmenty na całym świecie. Bo po wyrzuceniu ich w powietrze, około 40 minut później, cząstki zaczęły gwałtownie spadać. Były jak krople gorącego szkła. Ich energia kinetyczna była równa 20 milionom megaton dynamitu. I całość zmieniła się w ciepło. Każda spadająca cząstka zmieniała się w lampę żarową. Razem szybko podgrzały atmosferę, a Ziemia stała się prawdziwym piekłem. Duża większość dinozaurów i innych lądowych organizmów była na tym obszarze. Po uniknięciu tsunami lub trzęsienia Ziemi prawdopodobnie zginęły po kilku godzinach przez intensywne ciepło. Planeta, wcześniej pokryta lasami, prawie od razu spłonęła. Około 75% żywych istot zostało zniszczonych, w tym wszelkie ssaki ważące więcej niż 25 kg, 55 funtów. Kwaśny deszcz utlenił oceany. Połowa z gatunków roślin także zginęła od razu lub w kilka godzin.
Sadza z pożarów w połączeniu z pyłem z uderzenia blokowała promienie słoneczne. Ziemia straciła światło na około rok. To znacznie wpłynęło na klimat. W rezultacie niektóre z roślin, którym udało się przetrwać uderzenie, także zginęły. Po nich duzi roślinożercy cudem przetrwali. Potem mięsożercy. Ekosystemy wodne też zostały zniszczone, lecz nie kompletnie. Na przykład żółwiom i przodkom krokodyli udało się przetrwać. Niektórzy naukowcy nazywają tamto środowisko księżycowym, bo opustoszałym i jałowym. W takich warunkach nie dało się przeżyć. Jednak życie na naszej planecie nie ustało. Jak mówiłem, wszystkie duże zwierzęta zginęły. Te, które zostały, rozpoczęły ponowne zaludnianie Ziemi. Otwornice jako pierwsze się odrodziły. To jednokomórkowe organizmy, które pojawiły się w kraterze kilka lat po uderzeniu. Później obudziły się paprocie. Tylko w ciągu tysiąclecia były w stanie rozwinąć i zająć prawie całą pozostałą przestrzeń. Lecz duże ssaki zmierzyły się z innymi warunkami. Brakowało jedzenia, dlatego tylko małe zwierzęta ważące nie więcej niż 60 gramów, 1,3 funta, wędrowały wśród paproci. Na świecie było tylko kilka kwitnących roślin i odżywczych nasion. Lecz po upływie setek tysięcy lat ssaki wróciły do rozmiarów szopa. Paprocie zostały zastąpione przez lasy palmowe. Było więcej jedzenia. Świat stopniowo wracał do normalności. 200 tysięcy lat później tak zwany okres palmowy został zastąpiony przez okres ciasta orzechowego. Oczywiście wtedy nie przygotowywano żadnych ciast, lecz były rośliny orzechowe, zatem było więcej pożywnego jedzenia. Ssaki z tego korzystały. Różnorodność gatunków zwiększyła się trzykrotnie. Największe osobniki osiągnęły 25 kg, 55 funtów. To waga odpowiednio dużego bobra lub gazeli. Ssaki rozwijały się razem z roślinami. W końcu, około 700 lat później, pojawiła się fasola. I to ważniejsze niż się wydaje. Fasola działała jak batony proteinowe dla starodawnych ssaków. Pomogła zwiększyć rozmiar zwierząt, a jednocześnie różnorodność gatunków. Na tym etapie przyszli władcy planety, ważyli więcej niż 50 kg, 110 funtów. To mniej więcej waga dużego współczesnego geparda. Starodawne ssaki były 100 razy cięższe niż ich przodkowie żyjący wśród paproci. A minęło mniej niż milion lat. Tak, dla człowieka lub jakiegokolwiek innego stworzenia to bardzo długi czas, lecz dla ewolucji to nic. Oceany odnawiały się dużo wolniej. Naukowcy szacują, że zajęło im to około 3 milionów lat. Dopiero wtedy przepływ materiału organicznego wrócił do normalności. Nowe gatunki zajęły wolne nisze ekologiczne. Paleontolodzy uważają ptaki za jedne z nielicznych ocalałych dinozaurów. Ich nieptasi krewni wymarli, lecz mała część jaszczurek się przystosowała. Ich umiejętność nurkowania, pływania lub szukania schronienia w wodzie i bagnach im pomogła. Wiele gatunków ptaków potrafi budować gniazda na ziemi. Wszystko to pomogło ich przodkom poradzić sobie z tamtejszym horrorem. W rezultacie życie na ziemi wróciło do normalności. Po czasie ewolucja doprowadziła do pojawienia się ludzi. Co nie stałoby się, gdyby asteroida nie uderzyła w Ziemię? Możemy powiedzieć, że był to impuls dla ewolucji człowieka. Ale co gdyby taka katastrofa wydarzyła się ponownie? Cóż, możesz sobie wyobrazić. Pewnie większość ludzkości nie przetrwałaby nowego ataku z kosmosu. Lecz nasza planeta doszłaby do siebie. Życie toczyłoby się dalej. Mimo, że mówimy o wydarzeniach, które miały miejsce dziesiątki milionów lat temu, dziś naukowcy wiedzą o nich dość dużo. Wszystko dzięki skamieniałościom, jak i różnym próbkom ziemi i skał. Na przykład z kości starożytnych ssaków i jaszczurek naukowcy dowiedzieli się, kiedy skończyła się era dinozaurów. Ustalenie tego zajęło dużo czasu. Jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwonek, by dostawać powiadomienia o nowych filmikach, które na Ciebie czekają.